Dzieci hebrajskie niosąc gałązki oliwne wyszły naprzeciw Pana wołając Hosanna na wysokości. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę wsłuchanie informacji duszpasterskich. Dzisiaj o 15.15, ostatnie gorzkie żale z kazaniem pasyjnym, uczennice zespołu szkół w Wojkowicach chciałyby wesprzeć akcje charytatywne w naszej parafii i przygotowały własnoręczne, piękne ozdoby wielkanocne. Jest to ich pierwsza samodzielna taka praca. Będą wdzięczne za okazane im przed Kościołem wsparcie, gdyż chciałyby w ten sposób wspomóc potrzebujących naszych parafian. Zapraszamy po tej mszy świętej. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszego Kościoła. Bóg zapłać za ofiary. Dziękujemy także za udział w piątkowej Drodze Krzyżowej na Kalwarii. Rokrocznie 25 marca przeżywamy uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzoną jako Dzień Świętości Życia. Z racji rozpoczynającego się jutro Wielkiego Tygodnia uroczystość Zwiastowania Pańskiego została przeniesiona na poniedziałek 8 kwietnia. Wtedy też będzie możliwość podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. Więcej szczegółów podamy w przyszłą niedzielę. Od poniedziałku do środy dzieci ze szkół podstawowych będą przeżywać swoje rekolekcje. W środę o 13 zapraszamy panów do budowy konstrukcji Bożego Grobu. Chętnych do pomocy przy dekorowaniu kościoła na Triduum Paschalne zapraszamy w środę po mszy świętej wieczornej. Do skarbon można jeszcze składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Jeśli chodzi o spowiedź w Wielkim Tygodniu, będzie w poniedziałek i wtorek dodatkowa od 17 do 18, w środę także, a ponadto jeszcze Wielką Środę od 19 do 21. Wielki Czwartek od 15 do 16, Wielki Piątek od 8 do 12 oraz od 14 do 16, a Wielką Sobotę od 8 do 12 i od 13 do 16. Wielki Czwartek prezbiterzy archidiecezji odprawiają mszę z arcybiskupem w katedrze i tam odnawiają swoje przyrzeczenia. Wielki Czwartek o godzinie 16 serdecznie zapraszamy na mszę dla rodzin z dziećmi. Dzieci, które brały udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, mogą przynosić plansze z obrazkami do zakrystii do Wielkiego Czwartku. Nagrody będą rozdawane w Niedzielę Bożego Miłosierdzia 7 kwietnia o godzinie 11. Święte Triduum Paschalne. W czwartek o 18 msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Święte Triduum. Kolekta przeznaczona jest na renowację naczyń i sprzętów liturgicznych. Adoracja w ciemnicy do 22. Po raz pierwszy na tej Eucharystii w sposób pełny będą uczestniczyły dzieci wczesnokomunijne. Wielki Piątek o 9.00 Droga Krzyżowa, o 18.00 Liturgia na cześć Męki Pańskiej i czuwanie przy Bożym Grobie do 22.00. Wielki Piątek obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Zachęcamy wiernych do zachowania wstrzemięźliwości także Wielką Sobotę do mszy Wigilii Paschalnej. Wielki Piątek rozpoczynamy nowennę przed uroczystością Miłosierdzia Bożego. Nowenna będzie o 15.00 w ciemnicy. Wielka Sobota. Od 11.00 do 15.00 co godzinę błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny. Po błogosławieństwie ostatnim, czyli po 15.00, odbędzie się nowenna do Miłosierdzia Bożego przy Bożym Grobie. Przez cały dzień Wielką Sobotę adoracja krzyża i Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie. Ofiary składane przez wiernych Wielki Piątek i Wielką Sobotę podczas adoracji krzyża przeznaczone są na Boży Grób w Jerozolimie i chrześcijan w Ziemi Świętej. Wielkanoc. Wigilia Paschalna to najważniejsza liturgia w ciągu roku. Rozpoczniemy ją, wiadomo, Wielką Sobotę wieczorem o 21.00 na zewnątrz kościoła. Prosimy nie parkować na placu przed wejściem. Przypominamy i prosimy o przyniesienie świec na nocną liturgię.
liturgię zakończymy procesją rezurekcyjną. W niedzielę wielkanocną zapraszamy na uroczyste nieszpory o godzinie 15, połączone z nowenną do Miłosierdzia Bożego. Informacje inne. Podczas Triduum istnieje możliwość zyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Od Wielkiego Czwartku do poniedziałku wielkanocnego nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej kaplicy. Kancelaria Wielki Piątek będzie nieczynna. Od 22 kwietnia kancelaria rozpocznie przyjmowanie intencji na rok 2025. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję charytatywną. Dzięki wsparciu parafian przygotowaliśmy wielkanocne paczki dla potrzebujących. Dziękujemy paniom i panom za sprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę.